Bo wiadomo, może być lewak, może być prawak, może być pedał, za przeproszenie, może być, nie wiem. Zdarzył się jakiś wypadek, przyjechał, karetę go wzięła. Polskie Święto Niepodległości. 60 tysięcy nazistów szło w zeszłym roku. Tak, gdzie ci żyjesz? Pokaż to na zagranicznych mediach. Czy to jest nazistowski? Jak co roku wzbudziło wiele kontrowersji. Jak co roku pojawiły się oskarżenia pod adresem uczestników marszu. Ludzie, którzy bronią konstytucji, zabraniają zgromadzeń, no to chyba jest coś nie tak. Przyszliśmy, będziemy za rok, dziękujemy bardzo. Które również jak co roku odpiera się twierdzeniem o prowokacjach. Na temat w ostrych słowach pisze: zdewastowano jeden z kiosków, w tłum leciały petardy, narodowcy skandowali wulgarne hasła, a także spalono flagę Unii Europejskiej, pisała strona internetowa. O spaleniu flagi wypowiedziało się nawet TVP. Polska flaga podlega ochronie prawnej, natomiast logo Unii Europejskiej, czyli organizacji, która odbiera nam część naszej niepodległości, nie podlega ochronie prawnej. W związku z czym wyrażanie swojej opinii, jeśli ktoś jest krytyczny wobec Unii Europejskiej lub jej polityki, w ten sposób jest po prostu zgodne z prawem, pisano w artykule. Jak się później okazało, całość była prowokacją grupy Pyta.pl, a flaga, która została spalona, nie była nawet flagą Unii Europejskiej, a fikcyjnego odłamu Antify. Szarpanina, wyzwiska i próba uszkodzenia sprzętu. Dziennikarka wyborczej zaatakowana na Marszu Niepodległości 18+, pisze Gazeta Wyborcza. Nacjonaliści, którzy odpalają race i noszą flagi ekstremistycznych grup, idą tuż za prezydentem Polski, pisze brytyjski dziennik The Guardian. Telewizja CNN stwierdziła, że pochód zakłócili faszyści i nacjonaliści. Nie zabrakło masek, flag oraz haseł "Śmierć wrogom ojczyzny". Ostatecznie marsz zebrał ponad 250 000 osób i oczywistym jest, że nad wszystkim nie sposób nigdy zapanować. Mimo wszystko tego typu sytuacje były na tyle niezauważalne, że my sami jako uczestnicy marszu dowiedzieliśmy się o tym dopiero z mediów. No, może poza pewnymi okrzykami wycelowanymi właśnie w te media. Tylko okrzyki. Widzieliśmy natomiast rodziny z dziećmi, starsze osoby, młodzież, którzy ramię w ramię maszerowali w biało-czerwonych barwach. O tym wszystkim jednak niech opowiedzą wam sami, bo mieliśmy tę przyjemność, by z wieloma z nich porozmawiać. Marsz Niepodległości 2018 już dobiega końca. Jak na razie nie wydarzyło się kompletnie nic niebezpiecznego, przynajmniej w miejscach, w których my byliśmy. Nie staraliśmy się zrobić z tego jakiegoś nie wiadomo jakiego reportażu, bo też byliśmy tutaj po prostu prywatnie pokazać, jak się cieszymy z tego, że Polska jest w końcu niepodległa. Choć na ten temat wiem, że niektórzy mają różne zdanie, ale postaramy się zapytać Polaków, co oni sądzą o marszu, czy myślą, że połączenie go tego państwowego razem z tym organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości było dobrym pomysłem. Zapytajmy. Czy nie miała pani obaw przed tym, żeby zabrać dziecko? Nie. Co pani uważa o takich stwierdzeniach, że jest to marsz typowo dla faszystów, typowo dla nazistów? Nie jest, na pewno. Uważam, że nie, no. Nie widziałam żadnych faszystów, ani w tamtym roku, ani w tym. Rodziny z dziećmi. Ja też nie widziałem. Ty też nie widziałeś żadnych, tak? Nie widziałam. Dobrze, bo niektóre gazety po prostu tak lubią to nazywać. Nie, nic podobnego. I nawet nie wiem, co to jest. Jest bardzo fajna atmosfera na marszu. Dzieci, jak wam się podobało? Fajnie! Dziwa. Najlepsza recenzja wszystkiego. Znaleźliśmy racę. Aha, a jak się podobały race? Jak się podobały światełka? Bardzo fajne. Wrzuciliśmy ją do Wisły. A co wam najbardziej się podobało na marszu? Że jesteśmy głodni. Tak. A, to wam się podobało? Tak. Że graliśmy kamykami w piłkę. No. Ale widzieliśmy nie? Żołnierzy, starszych panów, weteranów. Opowiadali nam historię w bojowych wozach. Aha. I to było fajne, bo chłopcy patrzyli na to, jak... Chłopcy rozmawiali z weteranami. Czyli nauczyliście się troszkę historii. No, a mi jeden pan dał rękę i powiedział, że dobrze, że żyje. Super, naprawdę fajnie. Jeszcze zauważyliśmy, że na dachu nagrywają nas. Państwo z Warszawy? Tak. Tak. Czy takie marsze powinny być organizowane w przyszłości? Oczywiście, to jest bardzo patriotyczna tutaj impreza. To jest nauka historii dla dzieci i dla nas również. Także atmosfera jest wspaniała. Mnóstwo ludzi, którzy się jednoczą pod biało-czerwoną flagą.
super, to jest super dla dzieci. Super historii. Tak jest. Patriotyzm czy polityka na marszu? Patriotyzm. Zdecydowanie patriotyzm. Zdecydowanie. Nie odczuli Państwo jakiejś tam agitacji politycznej na marszu? Absolutnie, żadnych podziałów. Tak, ja osobiście nic nie słyszałem. Właściwie to tylko to. I wspaniale odśpiewany hymn i górę serca. Jak się podobało? Bardzo, spokojnie. Czy godnie uczciliśmy stulecie? Godnie. Bardzo. Jak oceniają Państwo bezpieczeństwo? Nie, też nie. Bez problemu. Nie było żadnych incydentów? To szuka guza, to sam go sobie szuka, ale było bardzo bezpiecznie. Czy dostrzegły Panie jakieś takie grupki, które próbowały jednak jakichś zadań lub prowokatorzy? Jakichś drobnych tak, ale nie zagrażali, chyba ich tam wyławiali, myślę. Czy Marsz Niepodległości powinien zostać oficjalnym świętem narodowym? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Panie z Warszawy? Tak. Co roku są? Rzennej Warszawy. Co roku Państwo biorą udział? Tak. I czy bezpieczeństwo się poprawia z roku na rok? Myślę, że tak. Ja o tym nie zauważyłam co roku. No, oprócz tam powiedzmy nieparlamentarnych janiców, to nic nie zauważyłam. No nie każdemu się może to podobać oczywiście. Co panie sądzą o tym, że niektórzy chcieli zablokować ten marsz? Na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona powinna siedzieć w więzieniu. Internetowy YouTube? Tak. Bądź na bieżąco kanał. Ja bym chciał pozdrowić w ogóle Martę Brzeską, moją przyszłą, niedoszłą, która ma moje dziecko w drodze. Mhm. I po prostu żałuję, że jej tu nie ma i po prostu szacunek mam dla niej i będę miał i zawsze będę miał. Dobrze, a co pan sądzi w ogóle o marszu, o tym... Wie pan co? Jestem pierwszy raz w życiu tutaj, nie? I dla mnie to jest w ogóle wydarzenie takie, że ja tam jestem... Ja tylko mogę to podziwiać po prostu, nie? Co się dzieje. A tak to jestem zadowolony z tego, co widzę, nie? Ogólnie tam hymn o 12 zaśpiewaliśmy. Ładnie wszyscy z kolegami i z koleżankami zaśpiewaliśmy. Dojechaliśmy do WWA, tak zwanej Warszawy. Wjechaliśmy tutaj na centrum. Marsz się zaczął. To hymn zaśpiewaliśmy między sami, tylko między sobą. Między ja, tutaj Maciek, Karol, Jurek i koleżanka nasza. I tak weszliśmy w marsz tutaj przez most, nasz most jakiś się nazywa, Poniatowskiego. Piękna sprawa. Po prostu wam powiem, że najlepiej to było. Co uważacie o bezpieczeństwie? Czy zostało zapewnione, czy były jakieś takie grupy, które próbowały coś robić, ale im się nie udało? Moim zdaniem nie widziałem. Przynajmniej nie w naszej tutaj okolicy, gdzie mogliśmy sięgnąć wzrokiem. No było to bardzo spokojnie i powiem, że dobrze to się okazało. Bardzo dobrze zaplanowany, ale tylko mnie to boli, że nasz rząd chciał tego marszu zakazać. No to jest prawda. Dla mnie, jako dla Polaka, który mieszka w tym kraju już 24 lata, zakazywać Marszu Niepodległości w stulecie, gdzie Polska męczyła się przez 123 lata, była kurwa podległym państwem do innych krajów, zakazywać czegoś takiego, to dla mnie jest dramat po prostu. Tak jest, że coś takiego próbowali nam zakazać, bo tak czy inaczej, jak nawet i tak by zakazali, do tego doszło, i tak by doszło. Nawet jakby zakazali, to tak ja myślę, doszło, że sprowokowało to by do tego, że jeszcze więcej ludzi by wyszło na to listę. To taki teraz jakby huk, tylko, to było ich więcej. I tylko by sprowokowali ludzi, żeby wszcząć zamieszki wtedy, tylko i wyłącznie. No, zakaz, w stulecie... zakaz prowokowałby ludzi do wszczęcia zamieszek. Tak jest. Nic innego. Nie można robić czegoś. Czy uważacie, że to połączenie marszu państwowego razem z marszem organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Narodowy to był dobry pomysł? Znaczy, jeżeli prezydent powiedział, że będzie marsz, jeżeli oba marsze mają na celu to samo, to myślę, że połączenie tych marszów jak dla mnie jest bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli koncepcja jest taka sama,
to dlaczego nie? Ludzie z tą samą koncepcją łączą się ze sobą zawsze. Jeżeli mamy podobne poglądy, to tak naprawdę na tym marszu jesteśmy przyjaciółmi wszyscy. Tak jest. Jeżeli pogląd był inny, to marsz by nie wyszedł. Ale jeżeli pogląd jest ten sam, koncepcja jest ta sama, to marsz wyjdzie tak samo, jakby był marsz zorganizowany przez tą osobę, przez tą osobę. Jeżeli koncepcja jest ta sama, ja mogę iść ramię w ramię z osobą z innego marszu. Maciuś, bardzo dobrze mówisz, Maciuś. Nikt nie może nie mi kurwa zakazać świętować niepodległego mojego kraju. Mamy wolne dobra, miejsce. Koniec dobra, tego. Dobra, dobra, dziękujemy bardzo. Dobra, dzięki bardzo. Bardzo dobrze, spokojnie, radośnie, narodowo, patriotycznie, cudownie. Czy nie obawiała się pani jeszcze przed marszem, żeby na niego się udać? No, były pewne takie obawy, strachy na lachy, ale ja już skończyłam wcześniej i bardzo wiedziałam, że to jest propaganda. Czy uważa pani, że to był dobry pomysł, żeby łączyć marsz państwowy razem z tym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości? Tak, uważam, że to jest dobry pomysł. Powinniśmy iść razem. W ubiegłych latach szłam z narodowcami, mimo że nie jestem narodowcem. I ta idea Marsz Niepodległości bardzo mi się podobała. Mnóstwo Polaków mi szło z narodowcami. Bardzo spokojnie zawsze było. I teraz też nie wydaje mi się, żeby mi coś tu groziło. Czy sądzi pani, że była to, że marsz został wykorzystany politycznie? Nie sądzę. To jest święto narodowe i uważam, że wszyscy mamy prawo w tym święcie uczestniczyć. I nie jest to tylko marsz narodowców, tylko marsz Polaków. Oni wymyślili, fajnie, że wymyślili. To jest piękna idea, będziemy ją kontynuować wszyscy razem. Czyli chciałaby pani, żeby było to święto państwowe? Bardzo bym chciała, tak. Koniecznie. Tak ma być. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam z Redy, z Pomorza. Czyli daleko? Daleko. Specjalnie na marsz? Odległość nie ma znaczenia. Specjalnie na marsz zawsze przyjeżdżam. Super, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czy były wcześniej jakieś obawy przed pójściem, że może być niebezpiecznie? Nie. Proszę pana, ja jestem członkiem Armii Krajowej, Sojuszowego Związku. To się nie boję. Czy dostrzegli państwo w ogóle jakieś niebezpieczne incydenty? Nie było nic niebezpiecznego, spokojnie marsz przeszedł. Oczywiście początek był wolny dosyć, bo do mostu bardzo wolno szliśmy, bo było mnóstwo ludzi. Ale ludzie szli spokojnie, żadnych alarmów nie było. No powiedzmy przed Nowym Światem, tam po prawej stronie, na bocznej jezdni była grupa ludzi, którzy nie byli zwłaszcza z całego wojska, mówili bardzo brzydkie hasła w czarnych uniformach, maski na twarzach, różne hasła na ciemnym tle na pistoletach, czyli wrogowie tego właśnie. Czy ma pan wrażenie, że mogła być to prowokacja? Znaczy, prowokacja by z tego była, ale nie było. Nie próbowali ewentualnie coś prowokować, ale ludzie byli obojętni. To znaczy, oni przed Nowym Światem, idąc od Ronda Bielskiego, przed Nowym Światem, przeszkowani pamięta z tą ulicą w prawo, oni nagle stanęli. Już byli dalej z nami myśli, czyli zostali zatrzymani. To służb było dużo. Żandarmerii wojskowej też dużo. Także dali sobie radę. W zeszłym roku stworzyliśmy materiał dotyczący tego, co zagraniczne media sądzą o Marszu Niepodległości. Były tam naprawdę bardzo niepochlebne słowa. Co państwo sądzą o takich stwierdzeniach, że jest to marsz nazistów czy faszystów? Co państwo czują wtedy, kiedy w ogóle... No to bardzo Polacy. Boli. Polacy. To są przede wszystkim Polacy, a nie żadni naziści i faszyści. Idą rodziny z dziećmi, idzie bardzo dużo młodzieży. Nie rozumiem, nie widzę powodu, dlaczego trzeba by ich było nazywać nazistami. A poza tym rodzice z łóżkami z dziećmi, młodzi starzy, tak jak ja na przykład, średni i tak dalej. A poza tym w Polsce nie było faszystów. Proszę pamiętać o tym, że dlaczego w czasie II wojny światowej były formacje, które walczyły w SS niemieckim. Formacje złożone z Norwegów, z Holendrów, Belgów i tak dalej. Francuzów, Polaków tam nie było. Także w Polsce nie ma faszyzmu. To pewna grupa ludzi w Polsce stara się uzyskać pomoc z zagranicy i za wszelką cenę pragnie władz. Wiemy, którzy to są, wiecie panowie, na pewno my też wiemy,
nie będziemy mówić o tym. Polska też. Co także... Państwo pomyślą w ogóle o tym pomyśle, że ten marsz mógł zostać zdelegalizowany? No i tu pani i prezydent Warszawy niestety nie miała nic do powiedzenia. Ale odgrażała się, że jak coś zauważy, ona będzie to, będzie to obserwowała sytuację właśnie z tego kryzysowego komitetu, stąd taka jest, nie? No jak coś zauważy, to od razu zdelegalizuje. No, przepraszam bardzo, prezydent nie sięga do marszu państwowego. Delegacje organizują przez państwo. My przyjechaliśmy z Łodzi. Natomiast zabranianie nam uczestnictwa w takim marszu jest, delikatnie mówiąc, niegrzeczne. Marsz jest narodowy, polski i ludzie z całej Polski, a nawet z całego świata się tutaj zjeżdżają. Więc odwoływanie marszu w ostatniej chwili jest... Brzydkie słowa cisnął się na ust. No właśnie. Nic dodać, nic ująć. Marsz się odbył spokojnie. Jeszcze nie. A ile ludzi było? Trudno powiedzieć, to przed nami było dużo i za nami było dużo. Już słyszeliśmy, że TVN mówi 200 tysięcy, a TVP 500. TVN mówi 200, to naprawdę było więcej. Tak. No. Który to już marsz Państwa? Ja powiem tak, pierwszy. Bo w Łodzi my organizujemy też uroczystości z okazji 11 listopada. Oficjalnie tam jest msza w katedrze, później jest uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza, który jest tuż przy katedrze. No jest marsz organizowany przez Społeczny Komitet Obchodów, prawicowy. Warto było przyjechać? Warto. Czyli warto, tym bardziej to jest stulecie niepodległości. Ja już jestem stary człowiek. Młodszy ode mnie jest pani, ale na pewno drugiego stulecia nie dożyjemy. Jesteś tego przekonany z tego. Także no, trzeba. Czy odnoszą Państwo wrażenie, że na patriotyzmie próbują robić politykę? Oczywiście. Czy marsz powinien być państwowy, czy organizowany raczej oddolnie? W zasadzie ten marsz, ja obserwowałem wszystkie marsze przecież, ten marsz był tak jak poprzedni, w pewnym sensie. Mhm. Też narodowcy, ludzie związani z MSZ-em, z WIN-em, akowcy, to na przykład. No i chłopcy różni. Tu skandowali różne hasła. Słyszałem te same hasła w poprzednim Warszawie. Jakoś teraz na tym marszu były, nikogo nie przeszkadzało specjalnie. Było spokojnie, żadnych rozmów, żadnych zadów. Race były, dymy były, petardy, jak nie słyszę do tej pory. Aż petardy w zasadzie nie powinny być, bo po co? Rękę urwie jakąś paluszki i będzie przytył. Ten, kto będzie to robił. Także race, no ostatnio, chociaż też iskry lecą, no sztandary, troszkę którym się zapalają. A teraz też się powinien być, bo nie będę bardziej stonowany, spokojny, a okrzyki na się będą. Komu to przeszkadza? Pokrzyczą, wykrzyczą się młodzi. No już młodzi muszą się wyładować. No właśnie. Żadnych niebezpiecznych incydentów Państwo nie zaobserwowali? Nie było. Myśmy się samą rewolucją przemieszczali od Ronda Dworskiego i było okej. Okay. Jeszcze dzisiaj do Łodzi, czy... Oczywiście, tak? Dzisiaj. Czyli jednodniowa wędrówka specjalnie. Tak. Warto było? Warto było. Zdecydowanie warto. Wie pan, ja w związku z różnymi uroczystościami partyzanckimi, akowskimi nie tylko, no to jeżdżę po Polsce, także ja sobie przygotował. Wysłałem na Białoruś, gdzie zginął ten. No to też mam wiele uroczystości. Szczególnie tak, no proszę. Właśnie to jest. No ale to jakoś trzeba przyjść, to będzie, bo chłopcy się wyżywają. Czy mają powód? Proszę? Mają powód? Wyżywać się? Tak. Młodość. To jest powód. Młodość. Młodość ma różne barwy. To też są barwy młodości swego rodzaju. Nie? Tak. Pani zostaje po sobie bardzo złe wspomnienia ze swojej prezentury. Złodziejka, afryzyska, no i antypolka w sumie. Tak samo jak prezydent stolicy. Niestety nic dobrego po sobie nie zostało. Jak się podobał Marsz Niepodległości? Super, zadowoleni jesteśmy. Czy super. Było bezpiecznie? Było bardzo bezpiecznie. Czy były wcześniej jakieś obawy przed tym, żeby pójść na ten marsz? Nie było. Co państwo... pewni, że co... się wszystko ułoży. Co państwo czują, kiedy media okupują ten marsz marszem faszystów czy nazistów? Ja już powiedziałam, kłamstwo. To było super kłamstwo. A z jakiego powodu to robią?
żeby oczernić Polaków, żeby skłócić naród między sobą. Czy to jest pierwszy marsz, na którym pani była? Tak. I jak ocenia pani bezpieczeństwo? Normalnie, w normie. Znaczy, to było bezpieczeństwo. Nie czuła się jakaś zagrożona. Czy były jakiekolwiek incydenty? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy w przyszłym roku też pani planuje przyjść? Na pewno. Godnie uczciliśmy stulecie? Jesteśmy dumni. Tak. Z tego, że byliśmy w Polsce. Super. Dziękuję państwu bardzo. Udało się jechać 300 km? Jasne. Udało się, kurwa. 2500 się udało jechać. Co państwo sądzą o tym, że niektórzy chcieli w ogóle ten marsz zdelegalizować? Nie wypowiadam się na ten temat. Idioci. Chcieli zabronić Polakom, kurwa. Wolę przemilczać. Ale czy powinno się zakazywać czego? Nie. Nie powinno. To jest marsz na Polaków. Asysta tak. Czy pan był jeszcze wcześniej na jakichś marszach? Nie byłem. A ten pan jest ze Szkocji, ja z Poznania. Ja przyjechałem ze Szkocji przyjechałem do to, żeby uczcić dzisiejszy dzień. I ja niczego złego tu nie widzę. Czy za rok też państwo będą? Będę. Oczywiście, że będę. Myślę, że tak. Podległy też nie jestem i uważam, że jest to najlepszy dzień w moim życiu. Miłego wieczoru. Chłopaki się bawią, dziewczyny się bawią, pokazują wolność, niewolność. Każdy ma swoje zdanie. Nie widziałem, ja osobiście nie widziałem żadnego, że tak powiem, przejawu agresji. Z czego, ja co, że tak powiem, zagraniczne jakieś tam media, nie media, cokolwiek, mówią, o, co nie mówią? Nie będę się wypowiadał. Mówią różne rzeczy. Ja czytałem w zagraniczne tam naziści, nie naziści idą, 60 tysięcy nazistów czytałem, tak? Gdzie naziści są? W zeszłym roku robiliśmy... My się bawimy tak jak chcemy, jesteśmy Polakami, mamy swoją wolność, swoje zasady, swoje, że tak powiem, swoją opcję przeżywania niepodległości. Tak ją przeżywamy? Komu do tego, kurczę, że tak powiem... Nie ma nic do tego, nic się nie dzieje, nic nie jest złego. Trochę mnie się tu, kurczę, kręci, bo jestem nabity nieźle, nie? Ale ja uważam, że jest zajebiście. W zeszłym roku robiliśmy materiał, w którym tłumaczyliśmy zagraniczną prasę i poszła naprawdę mega fala krytyki na Polskę. Ja mieszkam 15 lat mieszkam za granicą. I piszą tylko źle. Tylko źle piszą. To, co jest dobre, nie ukazuje się w zagranicznym media. Czytam, patrzę, sprawdzam. Nic się dobrego nie ukazuje w zagranicznych mediach. Wszyscy mieszkają tylko co w złe, miastach, co nie? To jest tak zwany blackmailing. Nie wszyscy mieszkają w metropoliach. Nie. Poznań, no, Warszawa. Ale ja mówię o zagranicy. Zagranica pokazuje tylko to, co jest złe. To jest blackmailing dla mnie. Tylko chcą pokazać Polskę w złym świetle. W jakim celu? W jakim celu? Nie wiem w jakim celu. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale... ty powiedz, ja na przykład celu. Nie narzekam. W jakim celu pokazują... Na życie w Polsce. Ale ja narzekam. Nie, mieszkam w Polsce. Ja żyję na co dzień za granicą, tak? Ale to, że za granicą media próbują zdyskryminować Polskę w świetle innych tam jakichś tam, nie wiem, zagranicznych tam, nie wiem, standardów czy czegokolwiek. Jak to? No po co? My jesteśmy Polakami. Odbieramy swoją wolność tak, jak ją chcemy odbierać, tak? Chłopaki chodzą, flagi pokazują, krzyczą, palą flagi, palą kurwa rasę. Przepraszam. Tak było niebezpiecznie? Nic się nie stało. Nie rozumiem tego. Ja, mnie straszyli, nie iść z dziećmi, nie iść z dziećmi. Żałuję, że nie przyszedłem tak z dziećmi. Żałuję, że nie przyszedłem z dziećmi. Bo powinienem tu być z dziećmi, bo ja już tego drugi raz nie przeżyję. Stulecia drugiego mojego nie będzie, ale oni już też tego nie zobaczą. Jedną, tylko i wyłącznie jedną szansę stracili. Bo nie dożyją, kurczę, 120 lat, tak? Nie ma takich ludzi, którzy żyją 120 lat, no może tam wyjątki. I ja im tego zabroniłem, bo media i inne media zagraniczne im tego też miały przed tym, że tak powiem, zabroniłem tego. Uważam, że to była masakra, bo Polska zrobiła swoją niepodległość tak, jak chciała. I dla mnie to jest bomba, bo nic tu złego się nie działo. I moje dzieci straciły tę niepodległość. 100 lat już nie będą miały prawdopodobnie możliwości przeżyć. A ja im to zabrałem ze względu na to, że... Miały się bezpiecznie. Tak, właśnie tak. I było bezpiecznie. Było bezpiecznie, było zajebiście. Ja przychodziłem z dziećmi... Mi się bardzo podobało, jestem pierwszy raz i naprawdę... Zero jakiś po prostu. Nic nie działo, nic.
gdzie te kurwa naziści, którzy tam chodzą i 60 tysięcy nazistów szło w zeszłym roku. Tak? Gdzie ci naziści? Gdzie oni są? Ja my jesteśmy nazistami? Czy ty nazwiesz mnie nazistą? Nie, to nie ten sposób. To jest nazistowski znak? No. Ale tak media na pewno będą chciały to przedstawić. Czy to jest nazistowski znak? No bo to jest rzeczywistość, pokaż to na zagranicznych mediach. Czy to jest nazistowski znak? Pokaż. Zapytaj się tych, że tak powiem, zagranicznych mediów. To jest nazistowski znak? To jest nasz polski znak. No koniec z tym tłumaczeniem. Co państwo uważają o tegorocznym Marszu Niepodległości? Bardzo ładnie. Brawo! Czy godnie uczciliśmy stulecie? Bardzo! Czapkę przeciw wszystkim organizatorom. Naprawdę, to jest coś czego naprawdę nie było od 100 lat w Polsce. Warto było przyjechać, o tak powiem. Skąd państwo przyjechali? Jeden wola. Ile kilometrów? 200. Specjalnie na marsz? Specjalnie. Z noclegiem, czy jeszcze dzisiaj państwo wracają? Nie, szukamy autobusu. Szukamy autobusu, żeby wrócić. Co ewentualnie pociągi też kursują, więc damy radę. Co państwo uważają o tym, że ten marsz planowany był jako... niektórzy politycy chcieli go w ogóle zablokować. To są, wie pan, nie chciałbym używać obraźliwych słów, ale debilizm polityczny przekracza w Polsce pewne granice. Naprawdę. Ale co z tego, że czy pan słyszał przemówienie szefa PO? Że my jesteśmy faszystami, my Polacy, którzy stracili swoje rodziny w wojnie 1939 roku, możemy być faszystami. Mój wujek siedział w Oświęcimiu. Mój ojciec był w 5. Ułanów Zasławski, Kleberga. Człowiek odznaczony przed najważniejszych ludzi w Polsce. I on chce mi powiedzieć, że ja jestem faszystą, dlatego że ja tutaj jestem. I ojciec nauczył sowieckiego języka, niemieckiego języka. Wie pan dlaczego? On dopiął zdał języki w rowu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Jest już po godzinie 18, jesteśmy właśnie na Marszu Niepodległości. Jak na razie nie było żadnych przykrych incydentów. Ludzie, z którymi udało nam się porozmawiać, twierdzą, że cieszą się z tego, że mogli w tym marszu uczestniczyć oraz że jest to wyjątkowe święto patriotyczne. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Więc nie byliśmy na całości, ale wyglądało to interesująco. Czy my tu jesteśmy bardziej jako obserwatorzy niż jako tacy czynni uczestnicy? A w sumie całkowicie jako obserwatorzy. Tak, bardzo mi się nie podobają niektóre hasła wygłaszane na tym marszu. Między innymi... Mieliśmy na przykład zakaz pedałowania. Tak, albo... Śmierć drogą ojczyzny. Prawda? Albo takie w ogóle niezwiązane z tym marszem, typu TVN, prawda, wiemy co. No to jakby nie za bardzo wiem, co to ma wspólnego z stuleciem odzyskania niepodległości, przecież teraz świętujemy, prawda, no, co ma do tego TVN. No nie podobają mi się bardzo takie zachowania takich środowisk radykalnych, tak bym to nazwał. Na przykład Finlandia na stulecie swojej niepodległości, które teraz wypada w tym roku, tworzyła największą w Finlandii bibliotekę. No zaś my tu organizujemy jakiś marsz, który jest jednodniowy, zresztą przygotowany też bardzo na prędce. No chyba ja bym jednak wolał mieć dużą bibliotekę, która pozwoliłaby nam się uczyć lepiej, no i... posiadać nową wiedzę niż jednorazowy marsz. No poza całością marszu jeszcze takie zachowania i przygotowanie niektórych jednostek są wydaje mi się niekoniecznie poprawne, bo po pierwsze coś, co mnie potwornie irytuje, to to, że połowa ludzi nie ma prawdziwych polskich flag, czyli albo mają flagi marynarki wojennej, albo flagi z napisem Polska dodatkowym, który... No... Co gorsze, to jest jeszcze jakby nic złego, jeżeli ma flagę marynarki, ale tak. Widziałem flagi polskie na przykład z White Power, prawda, narysowane. No to jest moim jakby karygodne i to jest znieważenie po prostu polskiej flagi i to jest karalne. Tego to nie powinno występować w tym miejscu. Czy dużo tego typu jednostek widzieliście? Tak. Niestety dużo. Też... Byli oczywiście jakby normalni ludzie, którzy po prostu chcieli w jakiś sposób świętować odzyskanie niepodległości, ale niestety dużo było też takich, którzy po prostu robili zamieszanie. Tak, i niestety też całkiem duża grupa ludzi
nie przyszła w pełni trzeźwa na sam marsz. Zdarzało się, że chwiali się przed nami, zdarzało się, że chcieli nas zaczepiać i bełkotali. Jeden nawet przybił mi żółwika w swoim, no, w swoim takim napływie towarzyskości. Więc niestety mogło być lepiej, dużo lepiej. Szczególnie, że taka okrągła rocznica. Czy uważacie ostatecznie, że godnie jednak uczciliśmy ten marsz, czy coś było jednak nie tak? Coś było zdecydowanie nie tak. No. Sama ta zamieszanie spowodowane decyzją miasta, no, spowodowało, że były dwa marsze i obydwa przeszły. No, oczywiście nie zdarzyło się nic problematycznego między tymi dwoma, ale jednak organizacja dwóch marszy, dwa środowiska rządowe i radykalne, no to jest jednak coś, co za późno się do tego zaczęliśmy przygotowywać, moim zdaniem. Mieliśmy od 100 lat, wiedzieliśmy, że to będzie wypadało teraz, mogliśmy się nieco wcześniej tylko zacząć przygotowywać. Był pomysł w ogóle o delegalizacji marszu, może to jest rozwiązanie? Nie, moim zdaniem delegalizacja marszu nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest dużo osób, które chciałoby właśnie w taki sposób uczcić odzyskanie niepodległości. I jest to moim zdaniem sposób bardzo dobry w sam sobie, tak? No bo ludzie po prostu mogą przejść spokojnie i zamanifestować swoją przynależność do Polski. Poza tym delegalizacja czegokolwiek jest, po pierwsze jest trochę sprzeczna z moimi poglądami, a po drugie delegalizacja, żeby bezpiecznie, żeby uczcić wolność, to tak wydaje mi się w pewnym stopniu hipokryzją, więc absolutnie delegalizacja nie. Co myślicie o tym, że marsz ostatecznie został połączony? Marsz państwowy oraz marsz ze stowarzyszenia. Czy to powinno być święto organizowane odgórnie od państwa, czy raczej oddolnie przez samych obywateli? Moim zdaniem to generalnie za każdym razem powinno być organizowane przez państwo i tylko i wyłącznie przez państwo. Oczywiście można organizować inne marsze i to nie musi być decyzja władz, ale wydaje mi się, że Marsz Narodowców mógłby przejść inną trasą albo w innym terminie, albo odwrotnie, że właśnie Marsz Władzy powinien przejść inną trasą albo w innym terminie, w sensie mam na myśli godziny. Tak, tutaj niestety muszę wtrącić, że mieliśmy jakby drugi marsz, taki bardziej rządowy i on był wczoraj przy odsłonięciu pomnika, więc oni podłączyli się do tego marszu, żeby, no żeby tamten marsz był bardziej widoczny, więc tak naprawdę, no, marsze państwowe powinny być, ale one powinny być poświęcone właśnie no, niepodległości, a nie takie święto, nie powinno być takie święto podporządkowywane interesom jakiejś organizacji, tak jak to stało się wczoraj. Wczoraj mówiono bardzo dużo o niepodległości, nawet wydaje mi się, że więcej niż dzisiaj. Czyli ostatecznie to patriotyzm czy polityka? Moim zdaniem polityka, ale... No, nie wiadomo. Patriotyzm jest dużo ważniejszą rzeczą i tak jakby obchody powinny przyświecać ideom patriotyzmu. Jednak wydaje mi się, że tutaj, gdzie mamy hasła znacząco przeciwko jednemu ugrupowaniu, tak. No to jest jednak mieszanie bardzo cennej i okrągłej rocznicy do takiej brudnej polityki partyjnej, gdzie po prostu część ludzi jest dyskredytowana i odbiera im się, nazywa się ich nazistami albo sługami niemieckimi, to po prostu odbiera tym ludziom, po pierwsze, godność, ale też możliwość do godnego stracenia niepodległości. Poza tym oczywiście jakby nie mamy nic przeciwko manifestowaniu swoich poglądów, ale uważamy, że to nie powinno mieć miejsca tutaj, na tym marszu, jako że każdy z nas jest Polakiem i każdy z nas ma swoje, prawda, poglądy. I nie powinno się na tym marszu wygłaszać tych poglądów innych niż miłość do ojczyzny. W sensie taka stricte miłość do ojczyzny. A co państwo myślą o stwierdzeniu, że to był marsz faszystów? No jak faszystów? Ja w zeszłym roku byłem na tym niby faszystów, to jak ustałem, to tylko grupka niosło ten napis, nie? A to wszystko no tylko taką propagandę zrobili. Już ja ten napis widziałem, nie? Jak tutaj jak było, to było paru, to... No ale jak to się, jak tak zrobili, no to tak zrobili, tak. No to taką propagandę zrobili i poszło. Czy uważają państwo, że teraz były jakiekolwiek grupki, które chciały wsiąść za dymę, ale im się nie udało? Ja bym uświadomił jednej takiej właśnie sceny. Była jakaś grupa, no nie wiem, prawdopodobnie jacyś lewacy chcieli rozwinąć banner, prawdopodobnie coś tam Europa Biała, Polska Biała, no ale nasze chłopaki się uwinęli z nim szybko, no i nie doszło do skandalu przede wszystkim.
Czyli raczej prowokacja. No, na 100% prowokacja. Na 100%. Nie obstawiam na się tej wyborze. Czy więcej tego incydentów miało miejsce na tym marszu? Nie. Czy taka inicjatywa powinna być kontynuowana w przyszłości? Tak, takie marsze? Tak. Ale chodzi o położone marsze prezydenckie i narodowe? Tak, żeby to była państwowe święto. No moim zdaniem powinno być wszystko razem, bo teraz właśnie część ekipy poszła w tą stronę, część poszła w tą stronę, no fajnie było, pokrzyczeliśmy sobie razem, no ale razem mieszkamy w tym kraju, powinniśmy dalej razem jakoś po prostu budować to wszystko. Jak w Łodzi idziesz, to masz też jest ładnie, bo ja też jestem przyjaciółem z młodzieżą, to no, bardzo mi się fajnie szło, jak sama młodzież szła, nie? Bo no, to tak młodzież, no to taka inaczej niż starzy szkole idą, nie wiem, to bardziej żywiołowie. Żywiołowo po prostu reagują, no, przeżywają bardzo. No, także to jest przyszłość. Nasza młodzież. To te kwestie, które były przedtem pytać, to czy zgadzamy się ze stwierdzeniem, że to jest marsz faszystów? Właściwie po pierwsze, to nie jest marsz faszystów, tylko marsz patriotów. Faszyści siedzą w Berlinie, w Moskwie, w Watykanie, w Pekinie, w innych takich miejscach. A kwestia z tego rodzaju, że takie poglądy wierzą też osoby właśnie z lewej strony, że tak powiem. To jest dla nich typowo, oni odwracają pojęcia na to, co jest dobre. Na normalną rodzinę mężczyzna, kobieta, dwójka czy trójka dzieci. Powiedzą, że to są jacyś zacofani ludzie, pośmielają się, więc nie wiem. Jak mówię, no dwójkę, trójkę może dzieci. A postępowy świat, postępowa Europa, to jest albo jedno dziecko, jeśli w ogóle, to najlepiej chłop z chłopem, kobieta z kobietą. Jeszcze jakieś moralne uzasadnienia do tego wyciągają, że no, wolna miłość, wolny seks, rób ta co chce, tak? No przepraszam, no, ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy byli jak zwierzęta. A co nas odróżnia od zwierząt? Mózg i nasza wiara i nasze serce. I jeśli będziemy się tego trzymać, to oni nam nic nie zrobią, ale to jest właśnie ich cel. Zburzyć naszą cywilizację i postaw. Jeśli się fundamenty zachwieją, zostaną zniszczone, to cała konstrukcja runie. Więc to jest ich cel, uderzy w nasze fundamenty i im się to niestety udaje. Ale dzięki temu, że są tacy ludzie, jak są podczas tych marszów teraz, mają bardzo utrudnione zadanie, o ile mam nadzieję, niewykonalne. Czy uważa pan, że był to marsz polityczny czy patriotyczny? Patriotyczny, myślę, że patriotyczny jest podłoże politycznym, ale politycznym w sensie takim pozytywnym. Dla nas Polaków, wszyscy. Bo wiadomo, może być lewak, może być prawak, może być pedał, za przeproszenie, może być, nie wiem, ktokolwiek, każdy ma prawo żyć w tym kraju, ale mamy kulturę chrześcijańską, wywodzimy się z tej kultury i na tym powinniśmy bazować swoje, budować swoje społeczeństwo. Po prostu wspaniały, na przyszły rok przyjadę znowu. Jestem pierwszy raz, jestem zachwycona, dumna, że jestem Polką, dumna, że mamy taką wspaniałą młodzież. Coś pięknego. Jak pani ocenia bezpieczeństwo, jakie zostało zapewnione? Bezpieczeństwo idealne. Spotkała się pani w ogóle z jakimś, czy państwo się spotkali w ogóle z jakimś niebezpiecznym incydentem? Nic kompletnie, nic. Przeciwnie, jeszcze naprawdę potknęłam się trochę, młody człowiek, Boże, przepraszam, czy coś się pani stało? Ja nie, dziękuję bardzo, młody człowiek, nic. Co państwo czują, kiedy zagraniczne media okrzykują ten marsz marszem faszystów, czy marszem nazistów? Co mogę powiedzieć? Niech się uderzą w piersi ci, którzy tak nazywają. A wczoraj jeszcze jako bolszewików nas nazwano. Więc tak jak wie pan, jak w każdej dobrej rodzinie, dobra rodzina się szanuje. Chociaż czasami może być różnie. Jeżeli się wynosi to na zewnątrz, skąd się to wzięło faszyści? Kto tu jest faszystą? Proszę zapytać, co tu jest faszystą? Ja, mój syn, moi znajomi? Kto tu jest faszystą? Te matki z tymi dziećmi, czy rodzice z dziećmi? Ci starsi panowie na wózkach inwalidzkich? A w jakim celu państwa zdaniem jest, są tego typu słowa wystosowane w marszu? Wie pan dlaczego? Może dlatego po prostu, że Polacy są narodem takim, którzy naprawdę chcą budować swoje życie na pięknym haśle Bóg, honor, ojczyzna. Tego na zachodzie już nie ma, proszę mi wierzyć. Byłam, widziałam tego. I to jest po prostu uderzenie w Polaków. A że Polacy, że część Polaków, wie pan, sama, nie wiem, oskarża drugich, niech tu przyjdzie pan, tu przyjdzie pan, kiedy wybrałeś, niech przyjdą inni, nie zobaczą. Wie pan, to jest coś strasznego nazywać kogoś faszystą. Wie pan, ja nie pamiętam okresu wojny, ale wie pan, uczę też historii.
i doskonale z historii wiem od mojego dziadka, od mojego taty, co to było. Także to jest coś strasznego. Ale wie pan, jak powiedziałam, trzeba zło dobrem zwyciężać, jak już przed chwilą słyszałam piękne słowa. Chyba, wie pan, zaklinam zazdrości. Naprawdę zazdrości. Były pomysły, żeby marsz w ogóle zdelegalizować. Co państwo sądzą o tego typu działaniach? Uśmiecham się, bo to jest, wie pan, coś, co troszkę się nawet w głowie nie mieści. Dlaczego zlegalizować? Dlaczego? Po co? Teoretycznie dla bezpieczeństwa. Jakiego bezpieczeństwa? Komu tu się co stało? Nikomu. Wie pan, ludzie sobie nawzajem sami pomagają. Wie pan co? Ja pamiętam, mnie to przypomina czasy, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski. Były rzesze ludzi. Wtedy też trzeba było zlegalizować, bo no bo co? Taki tłumy mogą kogoś tam zadeptać. Ale nie tak na widok! Uwaga, uwaga! Tyle, wie pan, dobroci było wtedy, uprzejmości, to samo jest dzisiaj. To mi przypomina ten nastrój i tamte czasy. Czy w przyszłym roku też państwo będą? Oczywiście, jak tylko pan Bóg da zdrowie i dożyjemy, to... Nasz syn już jest chyba ósmy raz. Ósmy raz, od początku. Bywa w Berlinie i przyjechał. Specjalnie. Także wie pan, mało tego, że my, ja jeszcze zabiorę moje dzieci kolejne. Jestem mamą piątki dzieci, także mówiliśmy się, że wszyscy przyjedziemy. Wszyscy. Może jeszcze i sąsiadów zaproszę, bo to tak trzeba. Tu musi dzisiaj być każdy Polak, żeby dopiero wiedzieć. Można, wie pan, bo ja panu powiem, wie pan, tu trzeba być, żeby potem można coś powiedzieć na ten temat. Bo jeżeli się tu nie jest, no to nic nie można powiedzieć. Jeżeli jeszcze się zależy, jaką stację włączy, a jeszcze tą wrogą dla Polski, no to wtedy można mieć obraz jeden. Rozmawialiśmy przed chwilą z takimi ludźmi, którzy byli bardzo smutni z tego powodu, że bali się wziąć tutaj swoje dzieci, ponieważ media takich przestraszyły, a teraz zobaczyli dopiero, że to jak naprawdę jest bezpiecznie i żałują, że już nigdy więcej w stulecie nie będą mogli przyjść. Ale to taka jedyna okazja. Powiem panu jeszcze jedno. To samo było, to samo zrobione, kiedy było spotkanie z Ojcem Świętym Światowe Dni Młodzieży, tak? I też pewne na stacji mówiły lęk, nie przyjeżdżajcie, młodzież, nie bądźcie, bo może być różnie. Jak nie będzie jakiegoś niebezpieczeństwa, to może czasami być powódź, to jest blisko, woda i tak dalej. Także wie pan, no, pisze, ja mówię, nie lękajcie. Tutaj piękne słowa powiedziały, zło dobre zwycięża, jeżeli Bóg z nami, Bóg przeciwko nam. Koniec, amen. Dzięki bardzo za taką. I pogoda dopisała. I szkoda, że nie jesteśmy stąd, bo byśmy jeszcze zostali, ale niestety musimy wracać do domu. Czyli przejechali państwo specjalnie na marsz? Specjalnie na marsz. Dzisiaj państwo wyjeżdżają? Dzisiaj wyjeżdżamy. Warto było? Warto. Wie pan, myśmy dzisiaj wyjechali o godzinie 6 z domu, także, a będziemy dopiero na godzinę 12, także w plecach coś do jedzenia, do picia i dobrze. Godnie uczyliśmy? Bardzo godnie. Co państwo sądzą o tegorocznym Marszu Niepodległości? Myślę, że był bardzo rewelacyjny, było bardzo dużo ludzi, ciężko było przejść, ale tak to ogólnie było bardzo fajnie. Trochę tam na początku było za młotka, tak to było naprawdę super. Cieszę się, jestem pierwszy raz, ale naprawdę się cieszę. A skąd państwo przyjechali? Myślę, że Słowenii. Opłacało się przejechać? Pewnie, że tak. Jak oceniają państwo bezpieczeństwo, jakie zostało zapewnione? Myślę, że w ogóle tu nie było... Ja nie zwrócił... Nie było potrzeby zabezpieczać nic tam. Zdarzył się jakiś wypadek, przyjechała karetę, kogoś wzięła, a tak naprawdę... Było żadnego incydentu na nim nie widziałem. Incydentów nie było, nie było żadnych prowokacji, naprawdę super. Co państwo czują, kiedy zagraniczne media opisują ten marsz jako marsz nazistów czy marsz faszystów? Ja bez komentarza mogę to słyszeć. Ja też nie ma to, co tu tego komentować. Jak ktoś nie rozumie pojęcia, co to jest nazizm, no to niestety, to niech sobie poszuka w encyklopedii. Myślę, że może po tegorocznym marszu będą mieli inne zdanie. Czy myślą państwo, że właśnie po tegorocznym marszu zagraniczne media nie będą miały w ogóle powodu, żeby okrzykiwać ten marsz tego typu określenia? Jeżeli nie dostaną z tamtego roku materiału, to na pewno nic takiego nie będzie. Że nic tutaj nie da się, chyba że coś z tamtego roku wychwycić.
Wiadomo, tutaj to jest za duże zgromadzenie, żeby każdego ze sobą ogarnąć. Różne grupy w tym idą, no i każdego się nie da inwigilować ani kontrolować, także ale myślę, że było elegancko i polecam, na za rok też będziemy. Czy przed marszem były jakieś obawy przed tym, żeby pójść, że może być niebezpiecznie jednak? Nie. Jakby były obawy, byśmy tu w ogóle by nas tutaj nie było. Co państwo sądzą o tym, że były w ogóle takie pomysły, żeby ten marsz zdelegalizować na stulecie? Nie, to w ogóle jakiś podzielony pomysł, moim zdaniem. Prowokacja, tylko i wyłącznie. Znaczy mi to się wydaje, że no nie wiem, dlaczego ludzie w ogóle do głowy przychodzą takie pomysły, no bo wiadomo, że to się zdarza raz na 100 lat, no już nie mówię, że tam raz do roku spotykają na marszu, ale raz na 100 lat, no i nie wiem, dlaczego w ogóle było taki pomysł. To po prostu zamach na niepodległą Polskę w postulatach. Następny, kolejny. Ktoś tam coś gminie, rozgminia, inwigiluje wszystkich, ale no, to był naprawdę. Dla mnie to, jeżeli ktoś zabrania takiego czegoś, no to jest zamach na niepodległość Polski. Tylko i wyłącznie. Wspaniale, fantastycznie. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Znaczy spodziewaliśmy się, ale nie aż tyle. Było super. Cisza, spokój, nigdy się, nic się złego nie działo. Pięknie, jesteśmy zachwyceni, coś wspaniałego. Pierwszy państwo marsz? Nie, absolutnie. Mój już piąty. Piąty. Tak. Jak oceniają państwo bezpieczeństwo? Czy z roku na rok jest coraz lepiej? Dokładnie. Dzisiaj było totalnie pokojowo, nic się złego nie działo. Wbrew tego, co już słyszeliśmy, że jakieś burdy, to były tylko race, były śpiewy, może niecenzuralne przez kibiców, ale była cisza, spokój, nikt nikogo nie zaczepiał, nic się nie działo. Było super. Tak, ludzie uśmiechnięci, znani, tak jak pan widzi z synem. Przyjechaliśmy i świętować odzyskanie naszej niepodległości, bo to jest w zasadzie no, chyba jedyna w naszym życiu taka okazja. No. A jak tobie się podobało? Fajnie. Co państwo myślą o tym, że marsz został połączony, ten państwowy razem z tym ze stowarzyszeniem? Bardzo dobre wyjście. Uważam, że to był szachmat do rozwiązania prezydenta Dudy. Świetny pomysł. Mogło być różnie, gdyby właśnie nie to rozwiązanie, bo tak czy tak, gdyby nawet nie było zezwolenia na marsz, to ludzie właśnie przez to, żeby zawrócili, przyjechaliby ze zdwojoną siłą. Co państwo sądzą o tym, że niektórzy chcieli ten marsz właśnie zdelegalizować? Stulecie przypominam. Niestety nie będę tego mógł skomentować. Bo musiałbym użyć niecenzuralnych słów, nie będę mógł tego komentować. Wrogie siły zawsze będą dążyć do tego, żeby siać ferment i nie dopuszczać do poruszeń narodowych. Także mieliśmy okazję teraz w trakcie marszu rozmawiać z panem z Kanady. Przyjechał sam, opowiadał nam trochę o życiu tam. Mówił, że tam wolności już nie ma, a tu jest coś, czego tam nie przeżył przez mnóstwo lat. I myślę, że tak właśnie jest, że jesteśmy taką jeszcze oazą wolności. Możemy mówić, możemy się cieszyć tym, że jesteśmy Polakami, że no, ten marsz pokazał, że jesteśmy wspólnotą. Pomimo pewnych, myślę, wrogich sił i wrogich działań, Polacy pokazali, kim są, że są narodem jednym. Tyle. W zeszłym roku stworzyliśmy materiał na temat tego, co sądzą zagraniczne media o Marszu Niepodległości i były tam naprawdę bardzo nieprzyjemne słowa użyte przeciwko Polakom. Czy w tym roku będą mieli okazję coś takiego w ogóle zdziałać? Ale rzeczywiście, że tak. Cały czas będą mówić, że wszędzie będzie albo informacja o tym, że to był marsz na zakończenie I wojny światowej, albo marsz faszystów. No. Takich faszystów, jakich tutaj panowie widzicie właśnie na tym marszu mogliśmy widzieć. Nie? No, myślę, że siłą świata czy Unii, tym władcom rządzącym nie podoba się to właśnie, że jest taki naród w Europie, myślę na świecie, który no, chce decydować o tym, co robi, a nie przyjmować wszystko, co jest nam narzucone. Także myślę, że na pewno nie będzie pochlebnie, ale po prostu się tym nie przejmujmy. To, co się dzieje w innych krajach, pokazuje, że ludzie zaczynają po prostu przecierać oczy i widzieć tak naprawdę, jak to wszystko działa i o co w tym wszystkim chodzi. Także no, nie ma się co przejmować. Idziemy do przodu i Bóg z nami. No, tyle. Skąd państwo przyjechali? Bytomia. Opłacało się? Oczywiście. I za rok też będziecie. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Według mnie dobrze, że się spotykamy, dobrze, że marszujemy, że pokazujemy,
tą jedność, że jednak pokazujemy, że mimo tych podziałów politycznych wszyscy mogą razem przejść i to jest bardzo fajne, tak? Jesteśmy wszyscy Polakami, my przyjechaliśmy z Krakowa, także też dosyć daleka, no i po prostu przyjechaliśmy, żeby pokazać, że jesteśmy wszyscy razem, tak? Opłacało się przyjechać godnie, uświęciliście stulecie? Tak, jak najbardziej. Czy mają Państwo odczucie, że na tym marszu próbowano zrobić politykę? Oczywiście, zawsze tak jest, na każdej. Polityka jest najważniejsza. No to patrzy pani jutro w TVN, jak będą pokazywali tylko same racje. Europa potrzebuje Polski. Europa potrzebuje silnej, katolickiej, chrześcijańskiej Polski, opartej na wartościach, które są w gruzie właśnie w tej Europie Zachodniej, w Skandynawii. Przecież wszyscy dobrze o tym wiemy. Sami ja byliśmy za granicą. Czy za rok też Państwo będą? Tak, rodziny. Co myśli Pani o Marszu Niepodległości? Marszu Niepodległości! Nie pozwólcie pomimo tego, Pani jak było? Będą różni komentatorzy. Czy nie bała się Pani wziąć dziecka na marsz? Nie, nie było w ogóle żadnych obaw? Marsz Niepodległości zawsze i będzie. Bezpiecznie, jak było głośno, to trochę na bok. Nadchodzi! Nadchodzi! Zaobserwowała Pani jakieś niebezpieczne incydenty? Nie. Prowokatorzy? No ja nie widziałam, ale tylko szłyśmy na takim drobnym odcinku, nie? Czy ostatecznie godnie uczciliśmy ten dzień? Uważam, że jak najbardziej. Co Pani sądzi o tym, że niektórzy politycy chcieli zablokować w ogóle ten marsz? No to jest skandal. Stulecie niepodległości, próba zablokowania. Czy uważa Pani, że był to marsz faszystów? Absolutnie. Jakich masz faszystów? Absolutnie. No my, to jest nasze święto, 100 lat, więc my świętujemy radośnie, a żadnych faszystów to ja nie widziałam. Chyba jakiś chory wymysł czyś. Tak. Zachodu na pewno. Tak piszą niektóre gazety. A, to niektóre. Właśnie... Zachodnie, chyba niemieckie. Między innymi na Gazeta pewno Wyborcza. Nie polskie. Tak, Gazeta Wyborcza, dokładnie. Na pewno nie polskie. Jak Pani się podobało? Czy uważa Pani, że był to bardziej marsz polityczny czy patriotyczny? Patriotyczny, tylko pod biało-czerwoną flagą, a jeśli ktoś myśli inaczej, to jest jego problem. Czy obawiała się Pani o bezpieczeństwo, zanim Pani tu przyszła? Absolutnie, ja już uczestniczę w kolejnym marszu, nie wiem już którym, od początku chyba. Także ten chyba trzeci marsz bezpieczny. Najbezpieczniejszy. Czyli wcześniej trzeci. Było gorzej. Oczywiście. Zadymy takie, że w każdym jednym musieliśmy uciekać po kątach. A czy teraz byli w ogóle jacyś tak zwani zadymiarze? Czy ktoś próbował, ale mu się nie udało? Wie pan co? Myślę, że nie. Bo od razu była pacyfikacja. Myślę, że nie. My sami, którzy idziemy w marszu, zawsze pilnujemy porządku. Sami ludzie wyłapują tych, co chcą prowokacji. Czy uważa Pani, że ta inicjatywa marszu państwowego, który teraz jest, czyli połączenie marszu państwowego razem z tym organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, to była dobra inicjatywa? Myślę, że bardzo dobra. Pokazaliśmy na stulecie naprawdę wspaniały, piękny marsz pod biało-czerwoną. Niektórzy politycy chcieli zakazać tego marszu. Co Pani o tym sądzi? Zakazać? Którzy politycy? Hanna Gronkiewicz was w zeszłą środę. Proszę Pana, o Gronkowcu nie dyskutujmy. Dziękuję Pani bardzo. Gronkowiec. A może to my po prostu byliśmy nie tam, gdzie potrzeba? Może celowo? Może zrobiliśmy dokładnie tak, jak te media, które cytowałem na początku materiału, tylko zamiast pokazywać negatywy, przedstawiliśmy same pozytywne historie. Te opinie pozostawię Wam. Potrzebuje Polski. Europa potrzebuje silnej. To jest skandal. Zadymy takie, że w każdym jednym musieliśmy uciekać po kątach. To był marsz na zakończenie... I wojny światowej albo marsz faszystów.